Chwilę po ceremonii ważenia rozmawiam z Norbertem Dąbrowskim. Norbert, jutro kolejny pojedynek na dystansie 4 rund. Rywal chyba nie należy do za bardzo mocnych, że tak powiem. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć o moim rywalu, ponieważ widziałem tylko urywek jego walki z Robertem Świerzbińskim. Wiadomo, zremisował Robert z nim tą walkę. No podobno to jakiś ten zawodnik był dobrym amatorem, no nie wiem, no nie widziałem go, ciężko mi cokolwiek o nim powiedzieć. No ale co, trzeba wyjść, boksować. Widać, że jest zawodnik początkujący, ma dopiero dwa pojedynki, jedną wygraną walkę, jeden remis z Robertem, więc co, jutro wychodzimy i boksujemy. Co ci w ogóle daje taki pojedynek z takim rywalem? Czy ty nie czujesz, że boksując z takimi właśnie przeciwnikami, zamiast się rozwijać, to robisz krok do tyłu? Ogólnie nie było w planie, nie było planu, że będę boksował na tej gali, więc taki pojedynek, co mi może daje? Daje mi to, że cały czas będę aktywny, zostaję aktywny, mogę sobie odbudować bilans po ostatniej walce, więc jakoś nie zrażam się tym, że mój przeciwnik jest słaby. No nie wiem, nie mogę powiedzieć, czy jest słaby, czy jest dobry, jaki on jest, po prostu go nie widziałem. Ale z jednej strony jestem zadowolony, że będę mógł po prostu zaboksować nawet te 4 rundy. A traktujesz to jako taki trochę sparring? Nie traktuję tego jako sparring. Wyjdę skupiony do walki i to jest kolejny pojedynek, jakiś etap mojej kariery, mniejszy, większy, ale na pewno nie będę traktował tego jako sparring. Chciałem się zapytać, jak jest z podejściem do takiej walki? No bo tak, tu masz pojedynek czterorundowy z rywalem, dużo słabszym, wiadomo, dwa pojedynki, a jeszcze troszeczkę ponad miesiąc temu boksujesz walkę na wyjeździe z rywalem bardzo mocnym, fakt, tam przegrywasz tą walkę, ale w ogóle jest zupełnie inny rywal. I moje pytanie, czy ciężko jest się zmotywować do takiego właśnie pojedynku ze dużo słabszym rywalem? Nie, potrafię się motywować do walki z każdym przeciwnikiem i tutaj też będę zmotywowany, bo mamy tylko 4 rundy, to będzie mało czasu, będzie trzeba dać z siebie wszystko od pierwszego do ostatniego gongu, jeżeli walka się nie skończy wcześniej, trzeba wyjść i boksować po prostu. A jaki przewidujesz scenariusz? Potrwa to pełen dystans? Chciałbym, żeby nie, ale jeżeli potrwa, to wcale nic się takiego nie stanie. No. Tak jak powiedziałem, nie wiem, co to jest za przeciwnik. Jeżeli wyjdzie jakiś cios, uda się go skończyć przed czasem, będę się bardzo z tego cieszył. Jednak tak jak w każdej walce, nie nastawiam się na knockout i chcę wyjść i zaboksować jak najlepiej. Ale ty pewnie już tam gdzieś myślami chodzisz dalej, bo no w perspektywie czasu jest Polsat Boxing Night. Z tego co wiem, no to chciałbyś zaboksować na tej gali z Maćkiem Miszkinem, ale również są propozycje z zagranicy, tak? Niemcy, Wielka Brytania. Tak, bardzo chciałbym zaboksować na Polsat Boxing Night, ponieważ jest to bardzo duża promocja tutaj u nas w kraju, wystąpić na takiej gali, ale też chętnie przyjmę jakąś zagraniczną propozycję z jakimś dobrym przeciwnikiem, ponieważ czuję, że w takich walkach się rozwijam i no co, nie mam nic do stracenia, jeżeli jadę, boksuję o tytuł, to mogę tylko na tym zyskać. Ale konkretnie możesz coś powiedzieć, czy są jakieś oferty i ewentualnie jaka data? Przeciwnik, czy nic? Czy po prostu wiesz tyle od Andrzeja Gmitruka, że są telefony, coś się dzieje, ale nic konkretnie nie wiemy na tą chwilę? Są telefony, coś się dzieje, no na tą chwilę no nie powiem daty ani przeciwnika, na pewno, no nie jestem w stanie tego. Polsat Boxing Night, Maciej Miszkin, są rozmowy, czy to po prostu jest tak, że wiesz, ty byś chciał, powiedziałeś i się nic na razie w tym temacie nie dzieje? Ja się zadeklarowałem, że chciałbym boksować. Z tego co wiemy, Maciek Miszkin też w jakimś wywiadzie powiedział, że zmierzyłby się ze mną w pojedynku. Także no jeżeli obaj się zadeklarowaliśmy, że jesteśmy na tak, no to mi się wydaje, to nie jest już moja, że tak powiem, broska, żeby do tej walki doprowadzić, tylko promotorów i stacji telewizyjnej. Także to jest wszystko w ich rękach. Na razie ja żadnej propozycji takiej nie otrzymałem, znaczy nie było żadnych rozmów, może tak, nie było w tej sprawie, ale mam nadzieję, że coś się niebawem ruszy i do takiego pojedynku lub nawet z jakimś innym rywalem dojdzie. Może właśnie po tym jutrzejszym pojedynku coś się w tym temacie ruszy, jakieś rozmowy będą. Mam taką nadzieję.
jeszcze wróćmy do jutrzejszego pojedynku. Zdajesz sobie sprawę, że ty musisz być cały ten pojedynek mocno skoncentrowany, no bo tak, ty w tym pojedynku nie masz, nie możesz nic kompletnie zyskać, jedynie tam przetarcie, wyjść, zaboksować, trochę się rozruszać, żebyś był aktywnym zawodnikiem, ale twój rywal, mimo że jest skreślany w tym momencie, to on tak naprawdę, jeżeli mu jakiś tam cios, lucky punch wyjdzie i nie daj Boże, by wygrał, no to dla ciebie to by była katastrofa. Oczywiście, że tak. Może tak się zdarzyć, dlatego tak jak powiedziałem, nie traktuję tego jako sparring, tylko mam zamiar wyjść w pełni skoncentrowany i jak najlepiej przeboksować te 4 rundy. Już cię, Norbert, dłużej nie zatrzymuję. Dzięki za rozmowę, no i powodzenia jutro. Dziękuję, pozdrawiam.